Dajcie widzę, coś po freestyluje. Więc tak czy siak. Wygrywa z domu, zaczyna żona. Krótka piłka. Rozumiesz sobie temacik, na który nawiniesz przez 50 sekund około. Temat to piosenka hip-hopowa. Cokolwiek możesz powiedzieć na ten temat. Bierz mikrofon, stary. Mikrofon jest twój. Misiek, weźcie za mnie na chwilę, chyba trochę lepiej, co? No. Tak. Ziom. Skumaj to, kurwa, nie? To bitwa, ziomuś, pełna rimów, moja głowa. Ty skumaj, ty nawijasz, ty śpiewasz, piosenka hip-hopowa. Właśnie tak, kurwa, ziom, weź to skumaj, to jest moja runda. Teraz, kurwa, co do skuna, no to daję tą energię. Kurwa, słyszysz już te pętla, a ja wejdę w nie. Tak jak wszedłem w poprzednie. Ej, weź tu wiedz, kurwa, ja cię tutaj zjem. Jestem, kurwa, stary, no bo mam ten tlen. THC, wdycham z nim. Daję rimy, a ty widzisz, kurwa, budzą się tej rozkminy. Jaki raper, to piosenka hip-hopowa. Widzisz, kurwa, to jest polska czysta mowa. Wolne słowa i wolne freestyle. Widzisz, kurwa, stary, to jest akcja zajebista. Wolny to jest tak mikrofon, a ty co, kurwa, stoisz? Ej, spójrz na moją dłoń, mam tu majka w nim. No i teraz nim tnę, widzisz, kurwa, stary, wiem coś, czym się je. Dawaj, kurwa, ej, weź tu więcej. Naprawdę, kurwa, to ja już cię nabierzam. I strzelbał w łeb, kurwa, że już nie żyjesz. Chciałeś wyjść, to się sam pomyliłeś. Widzisz, dawaj, biegź tu na mnie. Tak naprawdę, kurwa, no to skończysz fatalnie. Jak ktoś zna, kurwa, teraz numer, niech dzwoni do straży, bo już tego nie rozumiem. Da się pani, nie ma kurwa, wypali. Piosenka hip-hopowa, bardzo hip-hopowo nam zaśpiewał, teraz czas na Zduna. Zobaczymy, co losujesz. Z magicznej czapki. Bigos bez kapusty. O kurwa, przejebany stary. Masz około 50 sekund, aby wypowiedzieć się na ten. Raz, dwa raz. Odpuść się w ten temat. Dasz mi swojego majka, bo jest tak. Raz, dwa raz, a nie, dobra. Dobra, dobra. Okej. Okay. Jedziemy! Zróbcie hałas! Jo! Piosenka hip-hopowa, synu. Ten styl jest tłusty, a ty jesteś tak chujowy jak bigos bez kapusty. Ziom, i słuchaj, daję tu mój styl, a ty wyglądasz raczej, ziomek, jak krzywo usty. Znowu daję na beat, to tak, bo kiedy tu wchodzę, to wiesz, że to jest to narkozak. I znowu masz tu kota przed sobą, tak, na wyjazd, no więc rusz głową, ziom. Beat jest tłusty, a ty ruszasz tutaj głową, prawie jak główka kapusty. Ziom, znowu tu daję na beat styl, a ty wchodzisz na beat i stoi przede mną jakiś szczyl. Ziom, dajcie mi przeciwnika, bo to coś, to ledwo jest, kurwa, technika, ziom, taki temat, kapusta, kurwa, on nawet kapusty nie ma, ziom, kapusty nie ma, mam to, ziomeczku, nie masz kapusty pod szklarnią, ziom, prosta sprawa, nie mamy nawet, kurwa, o czym rozmawiać, ziom, teraz patrz, to jest pokaz, bo ty nawet szklarni, ziomek, nie masz na bloka. I się zmieniacie, taka jest zasada. Zabilale! Bez tematu takie bity, widzisz stary, ja nawijam, a ty stoisz jak zryty. Nie wiesz, co się dzieje już tak na tej scenie. Ja tu ogień rozniecam, bo to BC pod ziemię. Nie bądź mainstream, ziom, tak ty wzięcie. Naprawdę ja robię pierdolnięcie też na pękli. Widzisz stary, moje ziomki też tu są, ale krzyczą tylko, co nie znają ten mikrofon. Widzisz stary, krzyczą tutaj już tak wszyscy, bo to jest kurwa freestyle prosty, no i czysty. To jest akcja, dawaj, brat, weź odpowiedź. Naprawdę jesteś słaby jak chuj, weź to powiedz. Sam być sobie, sam to tłumą. Naprawdę, kurwa, jedziesz jak kurwa struną nienastrojoną.
Ci przerwałem, dobra, dawaj stary, pokaż swój pseudotalent. Słaby jak chuj, stój, taka prawda. Słaby jak chuj, stój, jak twój chuj, prawda. Ziom, teraz lecę tu na pić. Słaby jak chuj, niestety to jesteś ty. Ziom, słaby jak chuj, poczekaj chwilunia. Słaby jak chuj, nie mówiła tego twoja niunia. Ziom, teraz jadę tu na pić. Wiesz, że kiedy wchodzę, robię to najlepiej i pitaj. Bo go nie słyszę na odsłuchach, ale w sumie ja bitu nawet nie muszę słuchać. Ej, to jest proste, akcja szybka. Ty ziomek, to jest chyba na freestyle'u pizda, pomyłka. Ziom, co za kiczego typa nawet na freestyle'u nie powinno być. Ej. Kolejna pętla, już tak nie wiem, która. Ej, kurwa, umiesz nawijać tylko o chujach. Może kurwa, że on już się poleci. Może masz to wspomnienia w pamięci. Może kurwa, lubisz mieć tak go w dupę. Mówisz wtedy sobie siedzisz i naprawdę jest mi super. Przestań kurwa, to pan u ciebie wreszcie. Naprawdę, moja wersja jest tutaj lepsza. Dajesz sobie uciek chujom i swoim dłoniom. To jest naprawdę twój kutas, miecz i rękojeść. To jest tak. Ja nawijam o chujach, ty lepiej skończ buraku. Ja nawijam o chujach, bo słuchałem twoich traków. Kurwa, co to jest zabawa? Ten typ nawija o chujach ciągle. Ja pierdolę, hała. To jest w ogóle słabe. Ciebie nie powinno tutaj być, powinien być tu Zawek. Ziom, i teraz słuchaj, powiedz to ziomom. Jesteś tak niski, kurwa, jak twój poziom. Ziom, ja dam tą kładę tu lachę. Ziomeczku, nawijaj lepiej ze swoim bratem. Ziom, i to jest akcja taka. Twój freestyle, wolę strzelić, kurwa, tu makaka. Ziom, i to jest proste i wyjebane. Bo lepszy był tu by, kurwa, nawet mój taniec. Ziom, ty nie masz panczy, masz tak chujowy freestyle, a z Luno lepiej tańczy. Dobra, czy waszym zdaniem to był gorący mu finał? To był gorący mu finał, że... Mamy moment, macie się na... Cicho, jest pozwanie. Będę się krzyczał, jak będę was pytał, dobra? Spokojnie, wyluzujcie. Zachowajcie gardło, bo teraz ważna opcja. Czy waszym zdaniem lepszy był zaczynający Żoda? Czy waszym zdaniem wygrał z Duną? Ale zapytajmy, czyli czy waszym zdaniem wygrał Stuno, czy waszym zdaniem wygrał Żoda? Po kolei! Przepis na sondacza. Ho, widzę świąteczny, te ludzie się skręcają. Przepis na sondacza. Obcajcie taki schemat, łapie to czas, kiedy tam się
ona w winodziale, tak. Zaraz zjadam tego łaka i przedstawię ci mój kurwa przepis na sandacza. Ale nie, no bo Johnek, ja cię zbeszam. Teraz jest kurwa przepis na leża. Weź tu duma, daj mu mikrofon i temat. No i wiesz, że jest kurwa do zjedzenia. I tak tego nie ma, no bo z wielką szkodą kurwa przegrał z żoną, no bądź co bądź. Tam powinno być żona na wino lepiej. Ale w finale razem z HZL-em pojedzie na pewno i pies zjaty. Na pewno napije się browara z którejś kraty. A wszystkie łaki zostały zjedzone. No i został ziomek wysokim wzrostem i poziomem. Tak, a rymy twoje spore ziomek może zostawić sobie kurwa na koszyk. Koniec, tak. I wiem, że jestem w krew kurwa. Nawet na palcach nie dorastasz mi do pięć. Ja, to był Zamek w temacie przepis na sandacza. Zobaczymy, co ugotuje nam z Duną. Śliska w komporze! Dzisiaj mocno kulinarne tematy. 50 sekund z Duną. Dobra. Śliska w komporze, te tematy są niebezpieczne. Wchodzi z Duną, a.k.a. Magda Gessler. I teraz nie wiem, czy ty kurwa to czujesz. Wchodzi z Duną i zaraz tą śliweczkę w kompocie ugotuje. Ugotuje, nie wiem o co chodzi, ale powinieneś już dawno stąd wychodzić. Zabek, to jest słabe to co nawinąłeś. Nie wiem kurwa, wysokim poziomem, raczej niski poziomem. Niski poziomem i tyle. Jesteś wysokim wzrostem, ale niski skillem. Ziom, niski skillem to nie jest ściema. Niski skillem, on nawet nie należy do podziemia. Ziom, i teraz ci kutasa wchodzi tu z Duną i wiadomo, że to ekstra klasa. Ziom, ekstra klasa, nie dorastam ci do pięcią. To jest proste, bo pięty masz większy niż nie wiem. Ziom, i teraz tak, popatrz, Zabek powinien się nazywać Wielka Stopa. Wielka Stopa, i tak to żyje tobie buty, to chyba kurwa ktoś żyje. Ja, to były wejścia na temat. Teraz, szybka zmiana bitu. Czyli ja zadaję się Majka, jest jeden mikrofon, jest drugi mikrofon, gdzie jest trzeci mikrofon. A gdzie jest trzeci? Po co wiążę się mikrofon, kurwa. Co jest? Są dwa mikrofony już. A, są trzy, dobra. To się zgadza. No, wejście po 30 sekund. Zaczyna zabaj. Zaczynamy to. Jaka wielka stopa, tylko słuchaj chłopak, ty masz przypał kiedy. Lecz obczaj, ziomek, podziemie olsztyńskie. Dzisiaj jest w Bartoszycach moja ekipa. Ale nie ma ekipy, moja tu nie wpadła. Zagram, tak się nazywa ta kampania. Cała i ziomek, ale w Bartoszycach kurwa, mogą cię dużo nauczyć o ogniskach. Tak, zwłaszcza tych hardkorowych, na których pewnie byłeś. Ciekawe, czy coś pamiętasz, czy nawet posłuchaj ziomek, bo to kurwa było marne. Idź na te swoje hardkorowe, ale skąd z freestylem? Ziom, to jest kurwa akcja przejebana. Ten typek na hardkorowych siedzi już od rana. Ziom, i teraz to jest tak. Weź krzesło, dziecko, tam dopiero idzie się na 20. Ziom, i teraz mam tą rozkminkę. Nie pójdziesz na 20, bo lecisz na wieczorynkę. Ziom, i lecę tu na fit, na raz. I kiedy tutaj wchodzę, wiesz kto kurwa w las. I masz to mainstream pod ziemię. Ciebie tam nie ma, więc lecisz na ściemę, nie? Tak. Będę musiał wam liczyć wersy chyba. Wszystko gra? Patrzysz ubrany beat? Dobrze. No to co? Czy jesteście gotowi na finał? Ej! Zróbcie kawał, bo to jest pierdolony finał! Zróbcie kawał! Z nami żona, z nami KZN. Krótka piłka, papier, kamień, nożyce. 3, 4. 3, 4. Wygrał KZN, więc wybierasz to. Zaczyna żona. Ekstra. Dobra, zaraz ci dam, tylko najpierw los i temat. Co tam masz ciekawego? Co tam mam? Już ci mówię. Nalewka babuni. Bardzo dobry temat na finał, także co? Życzę ci udanych 50 sekund. W chuj dobry temat, nie? Kurwa. Dobry. Dobra. Ej.
ziom, sprawdź to, ej, da łapy w górę, kurwa. Widzę łapy w górze, tak jest. Ja tu jestem, ziom, a ty dalej to rozkminiaj. Jak już tu jestem, no to kurwa wygrał finał. Patrzę tak na ciebie, nie wiem co grałeś. Proszę, miej honor, nie płacz, że przegrałeś. Właśnie tak, ej, ziom, nalewka babuni. Proste start, to jest akcja, ty pupiec i suni. Weź to kurwa skumaj, no bo tak na bicie, to cię po prostu rucham, ej. Tak, dobra. Jestem mocny, walę w dekiel jak ona. Nalewka babuni ciebie pokona, ja też to zrobię. Powiem proste, stary, dziś nie dotrzymałeś nawet do trzeciej miary. Ej, to ja jestem wybrany. Ten atak, kurwa, był dawno planowany. Widzisz, stary, rozjebał mi się zamek, ale i tak, kurwa, wiem, że finał wygrałem. 10! Dawaj teraz tak to skumaj, dawaj, sprawdzę ciebie jak smak skuna. Bardzo ziomek go kocham, naprawdę proste, to jest freestyle czy zwrota? Chyba nawet tak sam nie wiesz, proste, bo ja robię to, ty mówisz, jedziesz. Yo, yo, yo! To! W temacie nalewka babuni, ja teraz kazę ten, wylosuję magiczny temat z magicznej czapki. Ciepłe nogi, zimne stopy! Klet, wiesz o co chodzi? Gdzie jest klet? O! Wiesz jaka zetem mi teraz daje czysty spontan. Jeśli chodzi o stopy, możesz mi powąchać. Ej, cały czas właśnie tak jadę w sumie. Weź kurwa pozrób swą babunię. I to jest teraz moja siła. Jeżeli chodzi o nalewkę, babcia cię upiła. Babcia cię upiła, mówię chłopak co ty. Miałem jakiś temat, pierdolone stopy. Pierdolone stopy, mam na winkę dziwną. Mam zimne stopy, bo jest mi zimno. Bo jest mi zimno, na bitach jestem jak złodziej. Mam zimne stopy, weź się kurwa po uszy nie ogrzej. Właśnie tak muszę cię odpulić. Do niejednego chłopca byś się kurwa przytulił. Przecież wiesz, jesteś ubogi. Do każdego chłopca byś ogrzał nogi. Mam jeszcze jakieś kurwa 10 sekund. I tak pojadę po tym słabym człowieku. Słabym człowieku. I teraz jadę na skróty. Mam zimne stopy, weź mi kurwa zdejmij buty. O, i to jest kurwa drobne. Buta możesz dostać na mordę. To było wejście na temat. A teraz jest jeden mikrofon, jest drugi mikrofon. I gdzie mam trzeci mikrofon? Jest tu gdzieś? Jest! Trzymał go, włączę go. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. A więc macie mój mikrofony? O, ja już mam. Raz, raz. Dobra. Zaczynam, żona, żona i powód zaczyna. Brudziaku, masz już bit? Jesteś gotowy? Jesteście gotowi? Po 30 sekund! Jazda! Dobra. Ja jestem jak czarodziej, a ty jesteś już przeklęty. Ej, proste ziomuś, nie dorastasz mi do pięty. A co kurwa tak, to moje stopy. Widzisz proste, tu są werble, tu są stopy, zwroty. Miażdżą cię tu tak na mieście, ej kurwa. Chciałbyś chyba znaleźć się tu na podejście. Nie ma miejsca tutaj kurwa dla ciebie. Proste stary freestyle, a ja jestem w niebie. Mam tu skrzydła Red Bull. Ciągle lata, a ty kurwa gdzie tu jesteś? Ja tu jestem, jest ma mafia. Proste stary ludzie, ręce do góry proste. Ej, niech nie wygrywają tu takie szczury. O, twoje wejście teraz muszę przebić. Są stopy, werble i jest jeden debil. Ej, przecież wiesz kurwa, możesz mi wąchać. Znowu powtórzę się, że napierdalam spota. Napierdalam spota, jestem jak młody Bóg. Mam zimne nogi, teraz możesz mi klękać do nóg. Klękać do nóg, cały czas gazetem się buja. Ja nie dorastam ci do pięć, a ty mi do chuja. Przecież jest cały czas nieźle wejdę, pierdolę przerwę. O, jakie 10 sekund, jakie 10 sekund. Znów poradę kurwa jeszcze na końcu oddechu. Tak, skąd tu jesteś typie, skąd się wziąłeś? Kurwa nie skąd, jak swój poprzednik, jak zacząłeś. Widzisz stary, skąd tu jesteś? Naprawdę dołączę cię do listy moich przestępstw. Jeden weks, jedna kulka, jedna głowa. Widzisz stary, zdechłeś, oj nie szkoda. Widzisz nawet tutaj nikt nie płacze. Tak naprawdę nabijam, no i mam ten sam zacisz na ringu już czynu. Powiedz kto jest na ringu, tak naprawdę kurwa. No to idź już stąd w pizdu. Idź tu stąd, weź obóż ten mikrofon. Tak naprawdę kurwa, to zaniżasz tutaj poziom. Jak w pizdu, ej żomeczku, pomału, pomału. Jak ty się kurwa dostałeś do finału, do finału. I teraz możesz ssać mi kija. Jesteś być mocno zjarany, żeby nawijać, żeby nawijać. Ten łap tutaj dostaje w pierdol. On przyszedł do finału, ej, jeszcze ze mną, jeszcze ze mną.
gazetą, ej, i coś mi kurwa nie gra. Przyszedł ze mną do finału, chociaż wiedział, że przegra. Chociaż wiedział, że przegra. Weź tu skrzywo stój, pas jest mój i chuj, właśnie tak, ja tu dobrze lecę. Oni wiedzą, kto tu wygrał tą bitwę obecę. Tą bitwę obecę, ej, napierdalam. Jeżeli ja wygrałem, to zróbcie hałas. Czy podoba wam się finał tej bitwy? Czy macie sobie jeszcze moc? Dobra, przechodzimy do głosowania. Czy waszym zdaniem lepszy był zaczynający Żona? Czy może waszym zdaniem lepszy był HZT? O, widzę zdania podzielone, podzielone. Czy jeszcze raz, jeszcze raz, póki macie energię w włosach, póki nie zdarzyliście gardy. Czy waszym zdaniem lepszy był Żona? Czy może waszym zdaniem lepszy był HZD? Moim zdaniem równo jak gówno, po prostu nie wiem. Czy wygrał HZT czy Żona? Wygrał Dimko! Ja im powiem. Dogrywka w takim razie! Damy dogrywkę! Poszli! Dawaj, dawaj! Co, podbijcie ten kolor czy... Podbij! Podbij! Dobra, ustaliliśmy formę dogrywki, tryby przyspieszone. Zostaniecie po minucie. Znowu zagracie papier, tam jedno życie zobaczyła, że było sprawiedliwe w miarę. Żeby nie było. W każdym razie, moment, moment. Papier, kamień, nożyczki. 3, 4. Już wygrałem. Jeszcze raz. Graliśmy już. Raz. Popiszę wiersze jak jakiś kurwa Julian Dudin. Jest to grypka, ma za sobą ludzi. Chuj wbiję w tą dzikę, bo mogę wygrać z nim kurwa nawet w jebanej dogrywce. Ej, i słuchasz HZT ma, chociaż ogólnie kurwa tady tej dogrywki nie ma cały czas, właśnie tak skumaj leszczu. Rozwiwałem cię już w pierwszym wejściu, może stój się, bo ja przecież wiesz, twoje wersy są wyjęte z chuja. I teraz kurwa milcz dziś, twoje są wyjęte z chuja, a nie z pizdy, z jakiej z pizdy. Kazety tutaj napierdzielam, to słaby chęc jagą, tutaj mogę strzelać. Kazetem ej, słuchaj, powieju, ej, oznaczy ci was, kurwa na ryju. Nie jesteś tutaj moim bratem, dobra wiesz, ten was, tylko mi oddajcie kratę. I ja mam kratę, przecież wiesz, cały czas tu się kręcę. Kazetem to kurwa ten niezłe MC, dobra, cały czas nie jestem, bo nie mówią, że wygrałem. Ty miałeś większy hałas, weź kurwa drwi. Zapytamy, kto wygrał, może jury. Dobra, na początku ziom,
na początku, ziom. To porównam cię do zwierząt, bo wyglądasz jak pajac. I to nie rząd, ej. Wyglądasz kurwa jak pierdolony baran. A do tego to się po scenie giwasz jak jakiś pajac. Do tego stary jesteś jebanym pawianem. Czemu się tak kurwa bujasz, wiesz, że masz tu przejebane. Widzisz stary, to jest zajebisty freestyle. A werdykt to ustali tutaj komisja. Do tego jeszcze jest tak tutaj scenia. No i widzisz, to jest dobry freestyle jak na Lenia. Jesteś słaby, mówisz, poziom jest konkretny. Tak na pewno, ziomek, wybijemy za te błędy. Jestem, będę szczery, jestem tutaj tak weszelny. Widzisz, kurwa, ej, teraz tutaj szczerze zęby. To jest akcja prosta, tak spontaniczna. To jest ta kurwa akcja bardziej liryczna. Liryczna akcja, uliczny ten freestyle, ej. Zaniżyłeś poziom, to jest oczywista sprawa. Teraz prawa ława, już przegrałeś jak sąd, ej. To ty mnie tu pozwałeś, a ja wygrałem sprawę. No i teraz chuja kładę na to, kurwa, jaki będzie wynik słabe twojej wersji. I tak były, teraz będzie podliczone wszystko, co tak już przegrałeś, ziomek, a ja płonę. Kto wygrał? Zaczynał HZTN, a więc czy waszym zdaniem lepszy w grywce był HZTN? Był lepszy. Czy waszym zdaniem lepszy był Żoda? To jest finał, więc nie było, żeby nie było wątpliwości. Czy lepszy był HZTN? Zagub? To był lepszy. Wiesz co? Kto wygrał? HZTN czy Żoda? Nie wiem. Wiesz co, bo... Nie wiem. Przyszedłem minutę... Przyszedłem 2 minuty temu... Nie wiem. Pierwsze miejsce! Tak. Zróbcie wielki hałas dla Żody za to, że wystąpił w finale i zajął drugie miejsce! Zróbcie wielki hałas! I pierwsze miejsce dla KZM-a. Zróbcie dla niego jeszcze większy bałam. Ej, to już był finał? No. Naprawdę? No. Ostro. Ostro, naprawdę. Zajebiście. Ale masz chujową koszulkę. Sam tu chciałeś taką miejsce? Czekaj, no nie upadają. Słuchajcie, a teraz Brown będzie wam ogólne prezenty. Ej, ogólnie jest taka akcja, jest pas. Jest pas. Ale to nie jest tak, że teraz on wygra i ma ten pas. Bo to chuja, to taki nie pas. Jest akcja taka, że trzeba wygrać 3 razy bitwę z kolei, żeby zabrać pas na własność. Tak jak w boksie. Taki pas, nie pas. Więc HZDF teraz dostaje pas. A najprawdopodobniej święta będzie kolejna bitwa, w której będzie mógł walczyć o obronę tego pasa. Jeżeli wygra 3 razy z rzędu, pas zostaje dla niego, a tak ogólnie on się kula dalej. Taka akcja. Proszę. No i wszystko na temat pacie do zagi. Umiejcie się dzielić, to dzielcie się za pół.